Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, w turnieju w Zagrzebiu, w szakach błyskawicznych było wiele fajnych partii ciekawe perełki, właśnie to jedna z nich, tutaj z udziałem naszego polskiego arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy, numer jeden w Polsce, z kolei Anton Korobow, jego przeciwnik, ukraiński arcymistrz bardzo silny, nie bez powodu został zaproszony też na ten turniej. No i moi drodzy, ciekawa partia, zapraszam serdecznie. Tempo gry 5 minut plus 2 sekundy na zawodnika. D4, tym ruchem się partia rozpoczęła. D5, odpowiedział Janek. C4, gambit hetmański nam się szykuje, lecz po C6. Tutaj mamy obronę słowiańską. No i teraz ciekawe, co właśnie zagrają białe. Możliwości jest dużo. Można i skoczkiem, można tym skoczkiem, można wybić. Wielorakie tutaj są opcje. Skoczek zagrał na C3. Oczywiście można próbować zbijać pionkę na C4 i grać B5, lecz raczej tego nie polecam robić. Tutaj wyprowadzenie figur myślę, że jest ważniejsze. Po skoczku F6 Korobow wybił na D5, co wiąże się z taką. Nieco symetryczną pozycją, i tutaj generalnie białe są nieco lepsze, można powiedzieć, według oceny komputera, aczkolwiek bym się tym w ogóle nie sugerował, to jest kwestia też poziomu gry zawodników, no ale tak też grają, i tutaj często się spotyka taki ruch jak goniec f4 lub skoczek f3 i potem goniec f4. Bardzo symetryczna pozycja, aczkolwiek wiem z pewnego źródła, że te pozycje można próbować wygrywać białym kolorem. Tam są też takie powiedzmy dogłębne analizy robione w tym w debiucie. Znaczy, generalnie w różnych debiutach są analizy robione, ale tutaj ciekawostka, właśnie w nieco symetrycznej pozycji można próbować tutaj wygrywać, lecz białe zagrały gońcem na G5. No dobrze, i teraz jestem ciekawy, czy zgadniecie szóste posunięcie, już przepraszam, piąte posunięcie em, czarnych. Jak tu można by było spróbować już zamieszać w takich symetrycznych pozycjach? Otóż Janek spisuje się tutaj dobrze, widać jest przygotowany fantastycznie według mnie i zagrywa bardzo ładne posunięcie skoczek E4. No, takie posunięcie można powiedzieć zaskakujące poniekąd. I teraz o co tutaj chodzi? Przede wszystkim zobaczcie, że ta figura rusza się drugi raz w debiucie, co nie jest generalnie dobrym pomysłem, ale to jest konkret, więc to jest dobry pomysł w tym momencie. Atakujemy gońca. No, skoczka nie chcemy atakować, ale jest atakowany. Chodzi o to, że tutaj prowokujemy skoczka białego do wymiany. Bo jeżeli goniec odchodzi, no to mamy skoczka w centrum z tempem i jest OK. Skoczek wybił tutaj na cztery pionek wybił. Zauważmy zdwojone pionki. No ale powiedzmy, jakby goniec stał na polu C1 w tym momencie i byłby ruch białych, no to raczej ten goniec na G5 by nie zagrał. E, tak mi się wydaje. Raczej na F4 by sobie stanął, więc można powiedzieć, że jest taki mały plus. No i teraz w partii buskawicznej, kto zna lepiej warianty, ten sobie lepiej radzi. Białe zagrały A3. Z jakiego powodu? A z takiego, że czasami tutaj goniec bardzo nieprzyjemnie wchodzi na B4, i na przykład, jakby pionek stał już na E3 i goniec zagrał sobie za chwilę na B4, no to ten szach byłby bardzo nieprzyjemny, oczywiście, bo nie możemy się zasłonić gońcem. Trzeba bardzo uważać. Z tego względu też jest po, po, posunięcie A3. I zaskakujące posunięcie, może dla wielu osób, mianowicie goniec na E6. Ale logiczne. Przede wszystkim tak, no blokujemy sobie tego piona. Lecz ten goniec tutaj po białych polach ma szansę fajnie sobie pograć. Zaraz to się fajnie wszystko rozwinie. Uwaga, Hetman D2 naturalny ruch. Nie pozwalamy dać szacha. Bronimy tutaj gońca. No, myślę, że ruch taki normalny. I skoczek C6. Janek stawia na rozwój figur. Zobaczcie, te figury już bezpośrednio tutaj atakują centrum. Mamy możliwość, no, po prostu atakowania. I. Białe zagrały teraz E3, broniąc piona, oczywiście. No, i teraz kolejny ruch może dla wielu jest zaskoczeniem, ale pozycja jest na tyle niestandardowa, że trzeba próbować grać niestandardowo. Ja generalnie tutaj już widzę pewne problemy. Takie wizualne, powiedzmy ze względu na słabość punktu B3, ewentualnie C4, aczkolwiek C4 jest jeszcze bronione, ale punkt B3, i na przykład, jakby tutaj skoczek sobie za chwilę zagrał, no to sprawa byłaby prosta. Lecz Hetman D5 zostało zagrane. To myślę, że jest ciekawe zagranie. Stępem atakujemy sobie gońca. No i teraz goniec zdecydowanie powinien zagrać sobie na F4, ale po skoczek A5 myślę, że tak. Dosyć nieprzyjemnie tutaj to wszystko by wyglądało. H4 zostało zagrane przez Białe. No i właśnie skoczek zagrywa na A5. Moi drodzy, w tej sytuacji robi się już nieco ciężko, lecz silnik ma inne zdanie. Silnik ocenia tutaj, wyobraźcie sobie pozycję na 0, około 40, co jest dla mnie dziwne, no ale to silniki, tak? Tu grają ludzie. Moi drodzy, w partii Hetman zagrał na B4, żeby nie było jakichś widełek, ale ten ruch jest już ruchem bardzo słabym, bardzo słabym jak należałoby na przykład zagrać. Generalnie tutaj chyba bardzo ciężko coś dobrego wymyśleć białymi. No ale przypuśćmy, zagramy wieżą na d1, no bo tak wygląda to logicznie, nie chcemy dostać tutaj widełek i wieża by weszła na pewno na c8. Wygląda to niezwykle imponująco i groźnie po tym skrzydle. Zwykle, gdy w gambicie hetmańskim białe próbują grać właśnie na skrzydle hermańskim, to tutaj czarne wiodą prymy, niesamowity, ale tu się nadal nic nie dzieje według silnika. Zobaczcie, goniec E2, e, przepraszam, skoczek E2 z planem skoczek C3, i jak już się uda nam ruszyć skoczkiem na C3, to białe będą tutaj w porządku. Ale po na przykład takim ruchu można oczywiście skoczek B3, można skoczek C4 próbować grać. Kwestia, czy tu to... Coś tu konkretnego y, uda się zrobić? Niestety nie ma nic konkretnego, ale wygląda to bardzo groźnie. Zobaczcie, bo Hetman B4, na przykład A5, się narzuca zdecydowanie, y, no i trzeba by było znaleźć taki ruch Hetman B6. Hetman tam wszedł do obozu, y, no ale tak naprawdę faktycznie tutaj nic nie ma. Ten skoczek za chwilę gra na C3. No i teraz problemem czarnych jest to, że ten goniec nie ma za bardzo jak zagrać, bo jakby goniec szybko sobie wyszedł, powiedzmy na D6, no to szybka Roszada i czarne tutaj są w domu pozycja byłaby niezła. No ale jak już wspomniałem, szachy to gra błędów i po hetman b4 takim dziwnym poniekąd ruchem, zobaczcie, pod rentgen wchodzi, aczkolwiek nie jest tak łatwo od razu piątkiem zagrać. I tutaj Janek zagrywa już bardzo dobre ruchy. Pierwszy z nich to goniec d7. Fajna tutaj taka stabilizacja. Skoczek na bandzie, niby stoją, skoczki na bandzie niby stoją źle, ale to wygląda dobrze. Tutaj generalnie groziło zagranie goniec B5, może Hetman B5 z wymianą Hetmanów, więc goniec na straży stoi świetnie i grozi zagranie E6 lub E5 z bezpośrednim atakiem na Hetmana. Po tym posunięciu wieża zagrała na C1. No i właśnie. E, tutaj Janek zagrał teraz E5, lecz e, ja chwilę cofnę. I na przykład, najlepszym zagraniem, mimo wszystko, według silników, byłoby zagranie Hetmanem na C5. Lecz to i tak nie pomaga, bo wystarczy e, uprościć pozycję, zagrać skoczkiem na B3, wieża D1. Zobaczcie, pionek już jest do wzięcia, ale jeszcze E5 byłoby myślę dokładniejsze. Za chwilę może tutaj po prostu zbić piona e, za darmo. E, no cóż, e, w partii powierza C1 mm, zostało zagrane właśnie E5 i jest atak na Hetmana. Ten ruch E5 jest niezwykle precyzyjny, bo on jeszcze zabiera gońcowi pole na F4 i zobaczcie, że, że H6 za chwilę grozi. No i właśnie tak się też dzieje. Hetman na C3 pozycja dla białych jest już bardzo trudna. Jeżeli na przykład, tutaj też narzuca się poniekąd wieża c8, ale po tym ruchu liczymy sobie prostą taktykę. Niestety ten ruch przegrywa ze względu na proste wybicie, król d7, wieża d8. No i chyba sprawa jest jasna, figura więcej po stronie białych. Myślę, że tutaj dokładne jeszcze bicie, żeby goniec mógł uciec i jest po partii. byłoby po partii. Po hetman c3 jest oczywiście h6. Jest h6, no i w tym momencie... Ciężko cokolwiek tutaj dobrego doradzić białym, bo goniec nie ma ucieczki, ale tu jeszcze Korobow sobie wymyślił taki motyw, że jest atakowany skoczek i jedynym obrońcą jest hetma. Więc no nie pozostaje mu nic innego jak zagrać bicie na e5. Janek zbił gońca i wieża zagrała na d1. No i tutaj jest taka opcja, że... Jeśli Hetman gdzieś tam odejdzie, to oczywiście odbijamy e, i jest dobrze, powiedzmy, znaczy, no, w tej e, tragicznej pozycji, powiedzmy, jest już, byłoby lepiej. No ale Hetman zagrał na C5. Widełek nie ma. Lecz pytanie jest teraz takie, e, czy tu faktycznie czarne e, tracą tę figurę. Hetman wybił, Goniec wybił i B4. Moi drodzy, zadanie dla Was. Jak zagrać czarnymi, żeby tę pozycję wygrać? Można sobie oczywiście materiał zatrzymać. Tutaj Janek po jednym posunięciu e, spowodował poddanie przeciwnika. Jest to ruch, uwaga, koniec B6. Korobow poddał. Poddał partię. Szybko, łatwo i przyjemnie. Dlaczego tak się stało? Otóż, jeżeli. E, tu biały nie zareagują. To oczywiście skoczek ucieka, figura więcej, i jest po zawodach. Ale jak będzie bicie, to jest po prostu bicie, i okazuje się, że król ma ogromne kłopoty. Król E2, goniec B5. No i tutaj w ogóle się sypie strasznie wszystko do końca. No a wiadomo, że po wieża D2 wystarczy sobie wprowadzić wieże na c8. To związanie i tak nam nie ucieknie, a wprowadzając wieżę grozimy kolejnymi fantastycznymi zagraniami ze strony czarnych. No cóż, moi drodzy, partia trwała no, dosłownie kilkanaście ruchów. Dokładnie 17, więc taka można powiedzieć miniatura, no ale szachy to gra błędów. Serdecznie dziękuję za uwagę, gratulujemy Jankowi i do zobaczenia następnym razem. Cześć!